Cześć, nazywam się Karol Mozolewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że niezmiennie nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. Bardzo dużo się działo. Zaczynamy. Na początek news dla tych, którzy twierdzą, że a, w Nowej Zelandii to się nic nie dzieje. Żyjecie w błędzie, moi drodzy. W okolicach miasta Wellington zorganizowano imprezę o nazwie Bush Doof. To jest impreza rave z gatunku psytrends. To jest gruba impreza. A że na takiej imprezie musi być głośno, no to organizatorzy przenieśli ją do lasu z dala od ludzi, żeby im nie przeszkadzać. Jednak jeden z mieszkańców, Gregory Underwood, słyszał hałas i zgłosił to odpowiednim służbom. I te służby wysłały w teren dwóch inspektorów do spraw zdrowia środowiskowego, którzy mieli tę imprezę znaleźć. Aby ją zamknąć, ale jej nie zamknęli, bo nie mogli namierzyć głośnej imprezy rave w okolicy. I przez 24 godziny trwania tej imprezy błądzili po lesie, nie mogąc jej znaleźć. Jeżeli przez 24 godziny błądzisz po lesie z kumplem, słysząc w głowie muzykę, to znaczy, że ty tę imprezę znalazłeś. I to bardzo dobrą imprezę. Pozostajemy w tamtej części globu. Jeżeli macie wśród swoich znajomych ufologów z Australii, możecie mieć, ja was wszystkich nie znam, kto wie, no to bądźcie dla nich w ostatnim czasie wyrozumiali, ponieważ dostali zdradziecki cios w plecy. Ale taki naprawdę zdradziecki. Po długich badaniach kręgów na tasmańskich polach, które ewidentnie wyglądały na efekt działania przybyszów z kosmosu, okazało się, że te tajemnicze kręgi, które mogą być zaszyfrowaną wiadomością od obcych, tworzą naćpane kangury. A dokładnie ich mniejsi kuzyni, nazywają się falabie. Zwierzaki przychodzą na pola, na których uprawia się legalnie mak. Zjadają kilka makówek, po czym biegają w kółko depcząc uprawy. I znikają z imprezy klasycznie jak w momencie, kiedy zbliża się moment sprzątania. A Tasmania odpowiada za 50% światowej produkcji opium i tam nie tylko te walaby z tego korzystają. Papugi też potrafią tam wypiąć wrotki w piątek i to tak ostro, ale one przynajmniej nie depczą tych upraw. To skoro jesteśmy przy działkach, to kto wie więcej o działkach niż on? Daniel Obajtek, czempion nieruchomości, który zaczynał jako wójt Pcimia, a obecnie jest szefem Orlenu, który ma tyle działek, tyle nieruchomości, że na 100% planuje na emerytury jeździć kamperem. Po prostu chce mieć gdzie parkować, tak? Pan Daniel kupił sobie kolejne działki, i tym razem liczba zbiegów okoliczności jest fascynująca bardziej niż zwykle, ponieważ działki te położone są na pomorzu 17 km od miejsca, gdzie ma stanąć elektrownia jądrowa. No to teraz lista tych przedziwnych zbiegów okoliczności. Pierwszy zbieg okoliczności. Na początku tego roku do rządu polskiego wpłynęła oferta budowy elektrowni ze strony Francuzów i Koreańczyków. Drugi zbieg okoliczności. Prawo pierwokupu tych działek miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i regionalny oddział był zainteresowany, ale centrala powiedziała, że mają te działki zostawić i że oni nie są nimi zainteresowani. Trzeci zbieg okoliczności. Szefem tej instytucji, która to stwierdziła, jest były wieloletni podwładny Daniela Obajtka, Waldemar Hubieński. Przy tylu niesamowitych zbiegach okoliczności, wystarczy, że pan Daniel Obajtek wyjdzie na ulicę, weźmie Mentosa, rzuci nim w powietrze i trafi akurat przelatującego ptaka, który przypadkiem będzie miał w dziobie akt własności, działki, na której właśnie ma powstać w okolicy stacja benzynowa. Cóż za przypadek! Albo co najmniej leku na uszczyce. No to skoro jesteśmy przy dzbanach. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły dzbany, i w tym tygodniu podium zajął, no on już w zasadzie jest maskotką tego przeglądu: Weteran Janusz Kowalski. Tak, żeby przypomnieć, kim jest pan Janusz. To poseł Solidarnej Polski, który zasłynął z tego, że ma obsesję na punkcie Donalda Tuska. Czy też z tego, że został wiceministrem rolnictwa i został powitany tak. Ja zacznę tą rozmowę od prezentu, który mam dla, który mam dla pana e, ministra. Panie ministrze, zeszedł kredki, żeby pan sobie rysował łąki, pola, traktory i na tym, żeby pan skończył swoją przygodę z rolnictwem. Widzi pani, mamy gdzieś w polskim rolnictwie bardzo trudny czas. A tutaj taki. Żart. A dlaczego żart? Dlaczego, no dlaczego żart? żart? Człowiek, który nie zna się na rolnictwie, nie zna się na tych bieżących problemach, które dzisiaj mamy. No, pan Janusz słynie z tego, że nie jest najostrzejszym narzędziem w scyzoryku. I ostatnio pewien opolanin obchodził setne urodziny, i pan Janusz złożył mu życzenia. Takie. Życzył mu stu lat. Potem ktoś mu jednak powiedział, że to jednak nie tu, no i. Zmienił te życzenie po prostu na wszystkiego dobrego. Ktoś mógłby powiedzieć, a tam jednorazowa wpadka. No ale to jest pan Janusz, moi drodzy, który wcześniej stwierdził, że w jego stronę kierowane są groźby pozbawienia życia, bo ktoś powiedział, że mu się nóż w kieszeni otwiera. Albo że ideologia LGBT atakuje polskie dzieci nawet w szkole, bo tam są kolorowe kredki. I jasne, pan Janusz jest zbanem, ale śliskim i cwanym. Bo w ramach dobrej zmiany zaliczył rundę po radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa. Między innymi. PGNIG, Poczcie Polskiej czy Państwowej Wytwórni papierów wartościowych. W sumie dzięki temu, że wiedział kiedy i gdzie krzyczeć w ramach dobrej zmiany, zainkosował 2,5 miliona złotych. Człowiek, który przegrałby w skrable z Neymanem, który przegrałby w warcaby z hydrantem. 2,5 miliona. To jeszcze zanim przejdziemy do zwierzaków na obniżenie ciśnienia. Sejm uchwalił nowelizację ustawy wprowadzającą zmiany w funkcjonowaniu Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Problem w tym, że jedna z poprawek zakładała, że jeśli jakaś instytucja nie będzie chciała wydać potrzebnych dokumentów, tak jak to nieustannie robią instytucje kościelne, zostanie na nią nałożona kara finansowa. Ale niepostrzeżenie. Posłowie PiS wycieli tę poprawkę, o co apelował wcześniej episkopat, a wycieli tę poprawkę wykorzystując legislacyjny trik. W efekcie komisja do spraw pedofilii może domagać się dokumentów, ale nie ma żadnego instrumentu nacisku. W dobrym tonie byłoby, gdyby episkopat i nuncjusz papieski wysłali na Nowogrodzką chociaż kosz z owocami. Minuta ze zwierzakami i na obniżenie ciśnienia. Zaglądamy do świata złoczyńców, i uwaga, to nie będzie takie oczywiste, ponieważ sprawa miała miejsce 3 lata temu, ale teraz trafiła do mediów i teraz jest o niej głośno. Otóż policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego ujawnili, odkryli nielegalną plantację marihuany. 15 tysięcy krzaków o wartości 5,5 miliona złotych. To jest niewki i pierdział. Niebywały sukces, którym chwalił się komendant inspektor Andrzej Kłos. Funkcjonariusze na miejscu zastrzegali, że coś tam jest nie tak, no ale rozkaz, to rozkaz trzeba to wyrwać. I zatrzymano dwóch dzierżawców tego pola. I ci wyjaśnili, że owszem, tam było pole konopi, ale legalnych, przemysłowych. I dawno temu. To, co zostało, to jakieś samo siejki, które się po prostu same porozsiewały. Co zresztą potwierdziły badania laboratoryjne pobranych próbek. Ale inspektor Andrzej Kłos chyba nie lubi, kiedy mu się odbiera sukcesy, które sam sobie wymyślił w swojej głowie, i zlecił kolejne badanie laboratoryjne, które tym razem wykryło no, niedopuszczalne stężenie THC. Więc zatrzymani zażądali kolejnego badania, ale uwaga, że tym razem muszą być obecni przy pobieraniu próbek. Byli obecni i okazało się, że wszystko jest okej. Okay. To są konopie przemysłowe. I kwiatostanem na tym krzaku konopi jest to, że policjanci, którzy brali udział w tej bohaterskiej akcji wyrywania legalnych, dziko rosnących krzaków, dostali nagrody albo zostali awansowani. I całe szczęście, że jestem po weekendowym kursie unikania pozwów cywilnych, bo gdyby nie to, to prawdopodobnie mógłbym zasugerować, że ktoś tam majstrował przy tych wynikach laboratoryjnych, przy tej drugiej próbie. No ale, ale jestem po weekendowym kursie, więc mogę spokojnie powiedzieć, że całe szczęście, że, że wszystko się dobrze skończyło. Szczególnie te nagrody i awanse dla policjantów, którzy tak dzielnie uprzątnęli z chwastów działkę w lesie. Dwa kolejne newsy ze świata zbrodni pokazują, że no ten świat też jest przesycony uczuciem. Pierwszym z nich jest mężczyzna, który odszedł wyrok w niemieckim więzieniu w Bruksal. Dostał on ręcznie narysowaną kartkę od swojego dziecka, które przezornie nasączyło obrazek psychoaktywnymi narkotykami, za które tata mógł znaleźć sobie w więzieniu nowych kolegów. Obrazek nie dotarł do adresata. A druga, pełna uczuć historia, piękna historia o złoczyńcy, miała miejsce we Wschowie, w województwie lubuskim. Tam mężczyzna ukradł koparkę i przejechał nią pod komisariat, gdzie zaparkował i sobie poszedł. Ale niedaleko poszedł, bo policjanci dość szybko go zwinęli. I kiedy zapytali, dlaczego zaparkował kradzioną koparką przed komisariatem, ten odpowiedział, że z miłości. Powiedział, że chciał w ten sposób zaimponować wybranca swojego serca. Niestety raport policyjny nie mówi o tym, czy to uczucie czy jednak, czy jednak nie. Odrobi na moi drodzy, i zanim wam pokażę miejsca, w których będę teraz z programem Afryka, już ostatni raz, bo już kończę jazdę z tym programem, to prośbę do Was. Napiszcie proszę w komentarzu, bo na górze filmu podepnę komentarz, w którym będę pytał Was o to, w jakich miastach wystąpić jeszcze w Polsce, i w Anglii i w Irlandii. Wpisujcie proszę te miasta, im więcej tych miast będzie, tym bardziej będę zorientowany, gdzie jest sens jechać. A jeżeli chodzi o najbliższe występy, no to będę z programem Afryka w tych oto miastach. Wszystkie linki do biletu znajdziecie w opisie do filmu. Już niewiele ich zostało, także łapcie póki są. Do zobaczenia na żywo. Będzie można zbić piątkę, czyli sobie fotkę pogadać no i obejrzeć program Afryka. Robi się ciasto na naszej planecie, moi drodzy. W tym tygodniu przebyliśmy licznik 8 miliardów ludzi. Co niepokojące, to to, że ostatni miliard przybył w ciągu 11 lat, a jeszcze 50 tysięcy lat temu było na stylu, że Edyta Górniak mogłaby zagrać koncerty dla wszystkich i wrócić do domu w jeden miesiąc. A mówię o tym, że z tych 8 miliardów ludzi to u nas musiały się urodzić prezes kraju, ziobro, Janusz Kowalski, Kajagodek. I okej, okay, możecie powiedzieć, hola, hola, Karolu, mogliśmy trafić gorzej. Tak, ale jak masz cukrzycę, to nie jest tak, że się cieszysz z zapalenia płuc. Palicho szłamow, słuchajcie, moi drodzy. Ale mam teraz News'a. Petarda, czekałem na niego właśnie po to, żeby poprawić humor. Tylko teraz uwaga, uczciwie ostrzegam, jeżeli jesteście takim, wiecie, twardzielem, i oglądacie z kimś, i chcecie zachować cały czas wizerunek tego twardziela. To mówcie, że to przez pyłki. Poznajcie panią Margaret McCollum. Pani Margaret przychodziła codziennie na stację metra, ale nie jechała nigdzie, tylko siadała na ławce i siedziała, czekając na to, aż będzie puszczona zapowiedź, gdzie lektor Oswald Lawrence mówi, co to za stacja. A to dlatego, że to głos jej męża, który zmarł, a nagrał to jeszcze w 1950 roku. I po jego śmierci w 2003 roku to było miejsce, gdzie ona mogła jeszcze raz słyszeć jego głos i przychodziła tam codziennie, siadała i czekała, aż usłyszy głos osoby, człowieka, którego kochała. Do czasu, kiedy londyńskie metro zdecydowało się zmienić na komunikaty generowane cyfrowo. Wtedy pani Margaret zgłosiła się do firmy, która obsługuje połączenia z prośbą: Czy mogliby dać jej kasetę magnetofonową z komunikatami nagranymi przez jej męża? I stało się coś pięknego, kiedy usłyszeli tę historię, przedstawiciele firmy, która obsługuje te połączenia, przywrócili na tej stacji, jednej stacji, na którą przychodzi pani Margaret, głos jej zmarłego męża, aby nadal mogła tu przychodzić, siadać na ławce i go słyszeć. Listopad, a tak pyli? Musiałem to rozchodzić, ale dobra. <laughs> Moi drodzy, teraz będzie news. Znaczy teraz to będzie news z dedykacją specjalnie dla wszystkich, którzy mieli ciężki tydzień w pracy, Mieliście jakąś pochobą sytuację, na przykład wsiadacie do windy, w której był ktoś wcześniej, pierdno i teraz co, wchodzicie we i nagle wchodzi wasz szef i co? Uwierzę wam, nie ma bata, nie ma opcji. Dlatego wszystkim, którzy mieli ciężki tydzień w pracy, polecam tego newsa. Można gorzej, można być Roslin Lermont, która pracuje w jednym z działów IT w brytyjskim systemie opieki zdrowotnej i wysłała maila zatytułowanego test, ale niechcący wysłała go na Ol, czyli do wszystkich, ale nie w budynku, ale do wszystkich, którzy pracują w brytyjskiej służbie zdrowia. To jest milion dwieście tysięcy osób. To jest więcej osób niż 5 osób z działu handlowego i pani z recepcji. I to jeszcze byłoby do przetrawienia, gdyby nie fakt, że 150 osób postanowiło jej odpowiedzieć, też klikając w opcję odpowiedz wszystkim, co skutkowało w sumie liczbą 186 milionów maili absolutnie o niczym, które zapchały całkowicie serwery. To jeszcze a propos ciekawych pomysłów ludzi, którzy nudzą się w pracy, to Kościół postanowił uratować młode dzieci, ale przed złem, w sensie przed szatanem. Harry Potter. Do tej pory, jak mnie pytali na live'ach czy w komentarzach, czy czytać, czy nie czytać, to bagatelizowałem to mówiąc, że mamy najlepsze książki. Wybierajmy te najlepsze. Każdy z nas zrobi jak uważa. Siedzę i czytam książkę Księdza Egzorcysty Michała Olszewskiego, Egzorcyzm, Modlitwa, Posługa Miłości. W tej książce on, jako egzorcysta, przytacza fragment, który teraz przeczytam. Nam się wydaje, że rzeczywistość duchowa to jakieś bajki. Mamy trudności z uwierzeniem w skutki czarów. Dzięki uwielbianej przez dzieci postaci Harego Pottera traktujemy czary jako zabawę, jako raczej, raczej coś pozytywnego. Niestety są to tylko pozory. Wejście w przygodę z Harrym Potterem w wielu przypadkach kończy się opętaniem. Kiedyś podczas egzorcyzmu wyganiałem duchy Harego Pottera. Zapytałem je, dlaczego weszłyście do serca tej osoby. Bo ta osoba oglądała i fascynowała się u Harrym Poterem, odpowiedziały. Powiedziały jeszcze, jesteśmy duchami noszącymi insignia śmierci, duchami Harego Pottera. Byłem zszokowany. Więcej u księdza Michała Olszewskiego w książce pod tytułem Egzorcyzm. Dodam jeszcze tylko, że autorem tego cytatu jest ksiądz Michał Olszewski, który zasłynął tym, że wypędził ducha wegetarianizmu za pomocą salsasonu. I to nie jest żart. Dosłownie za pomocą salsasonu przegonił z kobiety ducha wegetarianizmu, tak żeby już nie była wegetarianką. A teraz przegania fikcyjne postaci z literatury, które. są fikcyjne! Przecież jak on będzie musiał przegnać ducha Buki, tej z muminków, to już nie będzie taki hojrak. Tam salceson nie wystarczy. Jeśli dobrze pamiętam, Buka boi się ciepła. Więc orężem może być klops, ale taki prosto z piekarnika, że trzeba używać jeszcze tych śmiesznych rękawic z jednym palcem. Może to, może, może to. Nie wiem, nie gwarantuję. Coś dziwnego dzieje się, moi drodzy, w uniwersum Ilona Maska. Twórca SpaceX, Tesla i kilku innych projektów, który. No, opisuje siebie jako zbawcę ludzkości, yy, coś się trochę jakby zaczyna odklejać od poręczy. Przykładem jest to, co dzieje się w Twitterze. Zanim Elon Musk kupił Twittera, miał z nim problem, bo pewny młody człowiek zamieszczał tam informację, gdzie aktualnie lata swoim odrzutowcem, pan Elon. Więc miliarder chciał przekupić twórcę tego konta, ale bezskutecznie. Na pewno nie był to oficjalny powód, dla którego kupił Twittera, no ale jakaś tam wisienka zawsze tak. I potem się zaczęły dziać dziwne rzeczy. Na początek zwolniono połowę pracowników, to jest 3700 osób. Potem zorientowano się, że niektórzy są jednak potrzebni i zapytano ich, czy by może tak nie wrócili. Następnie Elon Musk stwierdził, że Twitter musi zarabiać, a więc chciał sprzedawać te niebieskie znaczniki. Tak, te niebieskie znaczniki, które potwierdzają autentyczność zweryfikowanego konta, że to nie jest fejkowe konto, tylko prawdziwe, autentyczne konto. Firmy albo osoby. I w ten sposób koncern farmaceutyczny Eli Lilly stracił 20 miliardów dolarów, 20 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej po tym jak fejkowe konto, które kupiło sobie niebieski znaczek weryfikacji i tak się nazywało jak oni, napisało, że od teraz to insulina jest darmowa. No, i inwestorzy giełdowi wpadli w panikę. Podobnie było w przypadku koncernu Lockheed Martin, który stwierdził: znaczy, który stwierdził, fajkowe konto, które dostało, kupiło sobie tą niebieską plakietkę, że jest OK, umieściło informację, że od teraz to Lockheed Martin nie będzie sprzedawał broni Amerykanom. Tak samo inwestorzy spanikowali. Potem ze sprzedaży tych niebieskich odznak zrezygnował, potem do nich wracał. Tam jest sytuacja dynamiczna. Urocze jest również to, że Elon Musk chwalił się, że Twitter świetnie konwertuje na kliknięcia do innych stron i aplikacji. Pewnie po to, żeby przyciągnąć reklamodawców. Po czym moduł wykrywający fake newsy na Twitterze poprawił go, że to nie, jednak nie jest prawda. Sam się kopnął z rozbiegu we własne kolano. Jakie to, to jest piękne. A najlepsze i tak jest to, że Elon Musk twierdzi, że kupił Twittera między innymi po to, aby zapewnić wolność słowa, że każdy będzie mógł krytykować każdego. No nie do końca. Bo regularnie zwalnia wszystkich pracowników, którzy krytykują go w wewnętrznej komunikacji firmy. Co się dzieje z tym wielkim wizjonerem? Nie wiadomo. Gdyby był 25-letnią Polką, to przynajmniej byłoby wiadomo, że daje w szyję, no nie? I to też dlatego nie ma dzieci. Ale w tym wypadku? Nie wiem. W Stanach natomiast, tutaj posłużę się kartką, bo nawet nie będę udawał, że chcę to zapamiętać, bo to jest trudne. W Stanach Kościół Jezusa Chrystusa, świętych dni ostatnich, czyli mormoni. Zapowiedzieli, że poprą proponowane ustawodawstwo federalne w celu ochrony małżeństw osób tej samej płci. Nadal uważają, że jest to niezgodne z Pismem Świętym i że jest to grzech, ale chcą doprowadzić do dialogu i poszanowania praw mniejszości seksualnych. A u nas walka z salcesonem, z wegetarianizmem i z, yy, z postaciami fikcyjnymi z książek. O. A znam z doświadczenia własnego, wiem, że Mormoni, oni się znają na religijności. Głos w tej sprawie zabrał już sam, nawet prezes kraju. Ale pilne. Pilne. Mój drodzy, historia dzieje się na naszych oczach. Raz na jakiś czas, raz na wiele lat zdarza się. No, że ktoś ma takiego farta jak Daniel Obajek przy zakupie działki i trafi na takie zdjęcie, na którym, według źródeł, którym nie mogę ufać, widzimy niezmiernie rzadko spotykane pasowanie przechodnia na strażnika miejskiego. Według źródeł, którym nie mogę ufać, taki nowopasowany strażnik miejski dostępuje z czasem zaszczytu pasowania na policjanta, jeśli złapie w jednym miesiącu co najmniej 3,5 złodzieja i sprawi, że odholowanych będzie nie mniej niż 12 aut. Chyba, że będzie tam bus, bo on wtedy się go trzy auta. Tak rzecz przedwieczna Księga Strażników Miejskich. A teraz pora na psinder, czyli segment, gdzie przedstawiam Wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby zaatakować Was swoją miłością. A w tym tygodniu, zobaczcie, Budrys. Otóż moi drodzy, Budrys jest psem w typie owczarka niemieckiego. Znaczy w zasadzie jest w typie wielu ludzi, no bo może się podobać, spójrzcie na niego, ale owczarka akurat przypomina. Waży 40 kg, czyli tyle co dwa 30 kg worki z cementem, zakładając, że jeden z tych worków jest w, tylko w części pełny. Budrys wzbudza wśród obcych respekt, ale na takiej bardziej zasadzie, jakby judoka spotkany w ciemnej uliczce, który idzie w waszą stronę, ale zapytać, czy nie potrzebujecie pomocy przyniesieniu walizki, bo ma latarkę. Szczekaniem też potrafi zaznaczyć swoje argumenty, ale to raczej sygnalizowanie chęci, czy ochrania, tudzież biegania. Bo jest posłusznym, towarzyskim psem i słucha ludzi. I ma silną psychikę. Kiedy mniejsze psy albo szczeniaki go zaczepiają, to on ignoruje, bo wie, że spiny nie są w czyimkolwiek interesie. Więc jeśli od miesięcy zastanawiacie się, do licha, gdzie znajdę posłusznego, czujnego, inteligentnego psa? Który by ważył 40 kg, był urodzonym obrońcą i uwielbiał czochranie i zabawę, no to znajdziecie go pod tym numerem w miejscowości Gust między Warszawą a Lublinem. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez psindera otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu Tip Top na akcesoria marki True Love i 10% zniżki na przyszłość oraz wyprawkę za 3,5 stówki w sklepach Tropidoc i Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość. Plus pakiet o wartości 4 stówek od PetStars. Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem do śmierci mojej albo waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w odcinku. Dobra, moi drodzy, teraz sprawdzimy, czy yy, ja i algorytm YouTube'a, czy już żyjemy ze sobą w zgodzie, czy jest sztama i czy potrafimy puścić do siebie oko. Otóż Katarina Ordunia Perez, 99-letnia Meksykanka, która odeszła z tego świata w wieku 99 lat, wymyśliła sobie, że chce mieć bardzo nietypowy nagrobek. I taki powstał: ogromny, prawie dwumetrowy pokrowiec na marakasy w stanie pełnej radości z tego, że ktoś na nich za chwilę zagra, na tych marakasach. I taki dostała. Niektórzy sąsiedzi marudzą, że o, no, że, no, że nie pasuje, ale rodzina pani Katariny obstaje przy tym, że, no, pogada z nimi. No, a skoro jesteśmy w temacie, no, to musimy sprawdzić, co u pana Jamesa za kary. Dla nowych widzów, to pastor z Zambii, który słowa Jezusa, żeby iść w jego ślady, wziął bardzo dosłownie i kazał się zakopać, obiecując wcześniej, że zmartwychwstanie po trzech dniach. I owszem, co prawda, ciągle nie żyje, ale moim zdaniem spokojnie, Poczekajmy do święta Wielkiej Nocy. Być może będziemy świadkami innych i niespodzianki. I przynajmniej jedno jest pewne: otóż, e, pewne jest to, jaki kierunek wybierze, jeżeli chodzi o Sylwestra, ponieważ będzie to na pewno. zakopane! Jest, 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 jest! Na to! Dzięki! Dziękuję, kochani. Będziecie fantastyczni. Dwa odcinki temu mówiłem o czworgu posłów opozycji, którzy nie pojawili się w Semie w swojej pracy, na Komisji Edukacji i przez to opozycja przegrała głosowanie, jeżeli chodzi o Lex Czarnek 2.0. I to była jedna z niewielu sytuacji i okazji, gdzie opozycja mogła coś wygrać, ale nie wygrali, bo ta czwórka się nie pojawiła. Dodam jeszcze, że rodzice w tym czasie protestowali przed Sejmem i zadzwoniłem do Bogusława Wontora, posła Lewicy, który się nie pojawił. I dlaczego? Zapytałem go po prostu, dlaczego się nie pojawił. On powiedział, że a, bo... On był obłożnie chory i część z was trochę się obruszyła, że nie mam serca, że kazałem mu się pocuwać w dupę, a kiedy on jest taki, no znowu obłożnie chory. No to wyjaśnijmy sobie. Poseł twierdzi, że tego dnia, kiedy powinien być na tych ważnych głosowaniach, był chory, ale jak się okazało, tylko przez część dnia, bo rano był w polskim Radiu Zachód, potem stał się chory, rano jeszcze był zdrowy, potem stał się chory i stwierdził, że nie może jechać do pracy, a potem wieczorem, kiedy powinien być na komisji w Warszawie, znowu przestał być chory i stał się zdrowy. I pojawił się na imprezie, z której zdjęcia przysłał mi jeden z widzów. Tu jest obłożnie chory poseł Wontor na wieczornej imprezie. Kiedy rodzice w tym czasie protestowali przed Sejmem, on starał się nie znaleźć na wspólnych zdjęciach. Ale jakoś udało się go uchwycić, więc nie mówcie mi, że temu człowiekowi należy się współczucie. A w związku z tym, że na was, moi widzowie, kochani, zawsze mogę liczyć... Jeden z was, Michał, postanowił zadbać o to, aby w mapach googlowskich biuro posła widniało pod właściwą nazwą jako biuro poselskie obłożnie chorego posła Wandora. Tablicy na budynku już musi sobie sam ogarnąć, nie możemy wszystkiego za niego ciągle robić. A co tam na froncie przyszłej walki z robotami o władzę nad światem? Sporo się wydarzyło. Otóż, po pierwsze, Boston Dynamics pokazało, czy ci kolaboranci, którzy no, niby, że tam są po naszej stronie, ale nie oszukujmy się też, wiemy jak to wygląda. Pokazali film, który przedstawia kolejny progres, jeżeli chodzi o pracę nad ich robotami. To symulacja tego, jak taki robot wbiega w gruzy po Rosmanie, gdzie jest jeszcze baza bojowników imienia Sary Connor. A tutaj proszę, Hopsa. Hopsa. skacze po ludziach. Ten drugi jest spóźniony, bo wyzwalał kasy samoobsługowe w Biedronce, które potrzebowały więcej informacji, więc się zeszło. Wrzucają po granacie i proszę bardzo, hopsa! Kolejna baza ludzi zlikwidowana. I jak się okazuje, w tej walce z robotami o władzę nad światem, kluczowy może być sen. Studenci z krakowskiego AGH przeprowadzili bardzo ciekawe badania, które pokazały, jak ufamy robotom? Posłużyli się łazikiem marsjańskim, którego skonstruowali kilka lat wcześniej. I jak się okazuje, poziom zaufania do robotów wzrasta z poziomem niewyspania. Sami zresztą po kilku latach pracy z tym łazikiem stwierdzili, że czują więź emocjonalną z nim i nadają mu ludzkie cechy. To będą nasi ludzie w centrali wroga. Kolejna wiadomość, która przyszła z frontu, to Google zmienia podejście do programowania robotów. Na razie, aby robot wykonywał określone zadanie, programowany jest przez człowieka. Często jednak napisanie takiego programu to żmudna i monotonna praca. Ale okazuje się, że modele językowe najnowszej generacji są zdolne do złożonego rozumowania i zostały przeszkolone na milionach linii kodu. Mówiąc wprost, Google wpadło na pomysł, aby roboty same sobie pisały o programowanie. Ktoś tam jest ewidentnie bardzo niewyspany. A jeżeli chodzi o dobrą stronę technologii, na uczelni Caltech udało się zaprząc interfejs mózg-maszyna, w skrócie BMI, do bardzo ciekawego zadania. BMI, czyli ten interfejs, służy do tego, aby fizycznie połączyć mózg za pomocą wszczepionych elektrod z maszyną, komputerem, oprogramowaniem. Dzięki czemu sparaliżowane osoby są w stanie swoimi myślami sterować na przykład takim robotycznym ramieniem. I teraz naukowcom udało się odczytać słowa osób, które nie są w stanie mówić. Dzięki czemu osoba, która straciła w wyniku wypadku albo choroby możliwość, umiejętność mówienia i w ogóle nie jest w stanie się porozumieć ze światem, jest w stanie za pomocą tego interfejsu znowu rozmawiać z ludźmi. To jest Star Trek. Ważne tu jest jednak, na kim te badania testowe są przeprowadzane. Jeśli nie daj Boże, w ramach odczytywania myśli podłączono by najemana, naukowcy mogliby brak aktywności mózgu odebrać jako usterkę maszyny i projekt wyrzucić do kosza. To jeszcze z rzeczy istotnych, które się ostatnio wydarzyły. Donald Trump zapowiedział swój start w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Ale może mieć większe problemy niż ostatnio, bo prawie wszyscy kandydaci startujący do kongresu, których on wspierał, przegrali. I nawet sami Republikanie coraz częściej sugerują, albo mówią wprost, zachęcają go do tego, aby nie startował, bo w ten sposób ich szanse mogą zmaleć. Koledzy, Uwaga Polscy celebryci. Sejm przegłosował ustawę, która pozwala konfiskować auta kierowcom, którzy kierowali pod wpływem alkoholu. Właśnie przegłosowana ustawa przewiduje, że kierowca, który miał ponad 1.5 promila, w przypadku wypadku straci auto niezależnie od tego, czy to on wypadek spowodował czy nie. A jeśli w wypadku nie było, sąd będzie mógł odstąpić od tej kary. Ale wtedy przy drugiej wpadce kierowca straci auto już kiedy będzie miał pół promila. Jeśli natomiast kierowca spowodował wypadek, to straci auto też przy granicy pół promila. A jeśli prowadził nie swoje auto, to będzie musiał zapłacić równowartość tego auta. Zaostrzają się też kary, jeżeli chodzi o pozbawienie wolności. Zamiast pamiętać to, co ile wzrosło, może lepiej po prostu zapamiętać, że wsiadanie po pijaku za kierownicę to jest zawsze jeden z najgłupszych pomysłów, na jakie można wpaść. W sporcie dzieją się ciekawe rzeczy i może Mundial w Katarze. Zróbmy tak. Na razie dajmy sobie spokój, bo tam jest taki cyrk, że to trzeba podsumować oddzielnie. Ale są sukcesy na innych polach. Otóż Iga Świątek zakończyła sezon WTA jako liderka rankingu. Elżbieta Nitrze została mistrzynią świata w wakeboardzie w kategorii Wakeboard Plus 40 Veteran Ladies, a Maciej Rudkowski ze Słupska został mistrzem świata w windsurfingu, a dokładniej w Salomie. A w Chinach mężczyzna o pseudonimie Wujek Chen przebiegł maraton w czasie 3:28:45, 45 godzin 28 minut 45 sekund. I tu nie chodzi o czas, a chodzi o przeszkody, które musiał pokonać po drodze. Bo musiał się zatrzymywać co jakiś czas albo zwalniać, żeby zapalić papierosa. Wujek częsły nie z tego, że podczas jednego maratonu potrafi wypalić paczkę papierosów. Mimo, że organizatorom nie bardzo się to podoba, no to nie ma przepisów, które zabraniają palenia podczas biegu, bo nikt o tym wcześniej jeszcze nie pomyślał. I to nie jest jedyny przykład tego, że nie wolno się poddawać przeciwnościom, które rozkładają kłody przeszkód na naszej drodze sukcesu. Bo Ash Ketchum stał się najlepszym trenerem Pokémonów na świecie. W końcu. W odcinku wyemitowanym w Japonii, 10-letni Ash po 25 latach został mistrzem świata. Wygrał turniej Masters 8 w ramach cyklu Pokémon World Coronation. 10-latek, który od 25 lat niezmordowanie pcharuje na sukces. Brzmi jakby założył działalność gospodarczą w Polsce. Często piszecie do mnie w listach... Karolu, jestem pechowcem. Fakt, nie opinia. Przykład. Do mojego biura przychodzi taki Wojtek i sprzedaje kanapki. Ale jedną robi z żużlem, a nie z mięsem. I obstawiamy komu się ona trafi. I wyobraź sobie, że zawsze, absolutnie zawsze ja źle obstawiam. Mimo, że za każdym razem ta trefna trafia się takiemu krzyśkowi. No mówię ci, mam pecha, co doradzisz? Nic ci nie doradzę, bo ty nie masz pecha. Tak wygląda pech. I to wszystko w tym odcinku, moi drodzy. W dłuższym odcinku, a to dlatego, że tydzień temu nie było odcinka i chciałbym Wam to wynagrodzić w jakiś sposób. Ogromne podziękowania za to, że zostaliście w ogóle do końca. Dla tych, którzy wspierają mnie na Patronajcie, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla tych, którzy nie pomijają reklam i wiedzą, ile wystarczy obejrzeć tej reklamy, żeby była niepominięta. Dla Was, którzy przesyłacie masę fantastycznych rzeczy, jeżeli macie coś takiego, czym chcecie się podzielić ze mną albo ze światem, piszcie do mnie na Karol Mozelewski albo na Facebooku, na nie na prywatny, albo na Instagramie, albo mailem po prostu, na newsybezwirusa.gmail.com. Do zobaczenia z tymi, z którymi się widzę na żywo. No i co? Kolejny odcinek w piątek o 19. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia. Cześć. Studenci z krakowskiego AGH przeprowadzili bardzo ciekawy eksperyment, który pokazał, jak bardzo i kiedy ufamy robotom. Bo aż keczam w końcu stał się najlepszym, chcę powiedzieć, hodowcą trenerem. Do mojego biura przychodzi taki Wojtek i sprzedaje kanapki, ale jedną robi z żużlem, a nie z mięsem. <słuch> nie to głupie jest. <słuch>